Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, powłoka od G-Technik, EXO, V4, przeterminowana. Produkt dostałem, słuchaj, od widza i tu nawet jest napisane, słuchaj, do kiedy chyba była data ważności. I grupa Formental, Formental, chyba Formental, kurczę, najlepszego dziadzia, dziękuję bardzo. I ze wzajemnością oczywiście, super, co? Teraz tak, co do powłoki, przeterminowana z tego co wygląda 2 lata. Leżała w lodówce i to jest zrobione z premedytacją, bo napisał do mnie ten kolega, widz, czy nie położyłbym przeterminowanej powłoki. Ile jest prawdy w tym, co deklarują producenci, że jak kończy się data ważności, to produkt się nie nadaje do użycia. Zobaczymy. Oczywiście powłoka ma wszystkie możliwe piktogramy. Niuchnę. Tak, i śmierdzi jak powinna śmierdzieć. Myślę, że będzie dobrze. Czytam. Już czytam i objaśniam. Jest tutaj na szczęście po polsku. A. I teraz tak. Pojazd musi być wewnątrz, pozostać wewnątrz przez co najmniej 12 godzin od aplikacji. Uda się. Super. Z tego względu, że u mnie jest godzina 16.30, za chwilę na trening. Kurczę, dzisiaj wszystko tak jest napięte jak bycze jaja, naprawdę. Od rana trening, teraz ta robota, jeszcze coś tam w domciu, kawa, na szybko. Obiadek właśnie zjadłem i teraz będę kładł powłokę. No ogień, ogień, naprawdę ogień. Kawa musi być. I teraz tak, można warstwować powłokę. Od pierwszej aplikacji, od 3 do 4 godzin, tak? Tak. Między warstwami. Po otwarciu przechowywać butelkę w suchym, chłodnym miejscu, tak, leżała w lodóweczce. To co, zakładam GoPro i lecimy z tematem. Teraz tak, kostka, nie wiem, dostałem, taka gąbkowa, fajna, przyjemna. Sudę, standardowo, docinam, nic się nie zmieniło, słuchaj. Detailing pełną gębą, kurczę. Tydzień temu widziałeś pasty, to samo, brudne, robocze ubranie. I dzisiaj czas właśnie na powłokę. Zobaczymy, jak to się będzie kładło. I tak, od czego zaczniemy? Od tego elementu zaczniemy. Lejemy srogo. No. Ok, super. Pierwsza warstwa musi pójść gruba. Ale smrodzik jest odpowiedni. O, panie. Ale super. I zrobimy sobie taki mek. Okej. Słuchaj. Fantastycznie się kładzie. Taka tłuściutka, tak jak lubię. Dobra, zdejmuję. I zakamarki. Raz. Dwa. I tutaj przy lustereczku. Okej. No co, no. Pierwsza warstwa poszła. Zobaczmy, czy wszędzie jest. Mam nadzieję, że to też widzisz. Jest naprawdę... A, zegarek. Widzisz. Kurde. Stoper. Go. Smrodzik jak na to, na powłokę przystało. Pamiętaj, połowa, a czy nie, odtąd, od lusterka w dół będziemy zaczynać zabawę z kolejną porcją, nawet tak. No, słuchaj, no co, no, no, siedzi. Tłuściutko, naprawdę tłuściutko, przyjemnie. Myślę, że powłoka nie będzie stwarzać problemów. Dobra, stój. Czas na kawę, słuchaj. Myślę, że minęło coś w okolicach minuty, bo stoperka nie włączyłem. Tak podejrzewam. A, pycha, zakręcę sobie powłokę. Wydajność widzę, że tu będzie sroga. No, ten panel czeka na korektę, słuchaj. Co najgorsze, jest tutaj okolice 190, 90-100 mikronów. No i
Tu wszędzie było grubo, ale tu przynajmniej wiem, co jest pięć, a tutaj tak jechałem, bo jechałem. Ale jaka jest różnica, słuchaj, w połysku? Ten panel jest jaśniejszy od tego. Dlaczego? Bo jest mnóstwo rys. I wydaje się taki właśnie matowy, jest jaśniejszy. Ten dostał takiej głębi. Zobaczymy, jak tutaj z powłoką, czy ona przyciemnia, ale na tym to będzie ciężko zobaczyć. O, panie, kurczę. Mamy minuta 15, to czekamy. Czekamy, czekamy. Pięknie. Wtrącenia, on był malowany, kurczę, no, pięknie. Na masce już powłoka siedzi, kropling widziałeś, no, coś pięknego. Pasty owokara, wiesz, co jest pięć. No, na chwilę obecną, kurczę, jeżeli chodzi o cutting, no to szwagier, no, super pasta, naprawdę. Nie jest gęsta, ale praca nią, podczas pracy ona, czy dasz szybkie obroty, czy wolne, robi swoje. Tak naprawdę trzy przejazdy i poezja. No, szybkość pracy przy tej paście to jest po prostu mistrzostwo. Słuchaj, minuta 53. Odstawiam kawusie, biorę mikrofibrę, biorę latareczkę i zobaczmy. O, panie. Dobra, widzę, że smuży i odwracam. Rewelacja. Powiem ci tak, że bez tej latarki na białym lakierze byłaby lipa. Znaczy robiło się oczywiście stosownie, a światło się ustawiało. Ale tutaj już nie muszę... O, panie, i połysk jaki mamy. No, no, no. No, no, no. Słuchaj, zero problemu jakiegokolwiek. Tutaj odwrócę sobie. Ciach. I lecę dalej. No już. Wszędzie. Wszędzie. Tutaj też. A, przepraszam, tu mi zostało malutki kawałeczek. No ta latarka turystyczna jest po prostu mistrzostwo tu jeszcze. Okej, widzę, że tu się muszę sprężyć. Ale słuchaj, no zero problemu. Teraz oblukam sobie cały panelik. Wszystko gra. Informacja, że mam się tutaj. Informacja, że mam się napić wody. Żeby pilnować płynów, słuchaj. Okej. I lecę. Idealnie się dociera. Perfekcyjnie. Czy przyciemnia? Wiesz co, no ja na białym nie widzę tego, więc tutaj nie będę kombinował, że przyciemnia, że wiem, że widzę. No nie wiem, nie mam pojęcia. Odwrócę sobie mikrofibrę i atakuję dalej. Stop. Dobra, tu obok tych plastików było robione, to zrobimy z tej strony teraz. Ciach, 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 ciach. Tarararara. Pamiętaj. To było jechane, więc zrobimy sobie taki elemencik od góry do dołu. Dobra, już. Już, już, już. Stąd lecę. O. Tak, tak, tak. I tak, i tak. Latarka. Na białym będzie niezbędna. Wiesz, nie robię sobie stosownego oświetlenia, żebyś ty mógł cokolwiek widzieć, słuchaj. Ale tak, słuchaj, no nie, no myślę, muszę więcej, większy obszar, bo jest mega wydajna, słuchaj. No nie ma tematu w ogóle. Zobacz, jaki kawał panela zrobiłem. Stąd aż dotąd. I ona tak tłuściutko się kładzie. Tu już czuję, że jej jest troszeczkę jakby niby za mało. Że troszeczkę przegiąłem, tak, ewidentnie przegiąłem. Tu przesadziłem, ale nic, zostawiamy. Patrzymy, czy jest wszędzie. Tak, widać, gdzie siedzi. Mega wydajna powłoka, naprawdę. Wszędzie siedzi? Wszędzie. Czas, start. Oj. Pyk, dobra. Wyłączamy. Słuchaj, super, super wydajna powłoka. Co fajniejsze, o, na tej latarce widać od razu
gdzie siedzi, gdzie nie siedzi. Wszędzie jest tłuściutko, przyjemnie. Tu wyjechałem oczywiście kawałeczek na zaaplikowane już miejsce. Tu też wszędzie jest. Gitarra. No to co? I następne co zrobimy sobie, podzielę sobie tu połowę wokół klamki. I to będzie cała filozofia i to będzie już. I będzie po wszystkim, kurczę. No kładzie się banalnie, no naprawdę. Czy coś z tego będzie, z tej przeterminowanej powłoki? Obawiam się, że tak. Na pewno będzie, z tego względu, że już widać, jak siada, jak się dociera, że nie straciła moim zdaniem swojej właściwości. Fajnie, bo zaczyna się tutaj już całkiem przyjemnie. Całkiem takie przyjemne szkiełko. Zaraz stanę sobie z tej strony. No jest różnica. Jest różnica wypolerowanego, a z tą powłoką. Zdecydowanie. Łyk kawusi. O, aparat też nagrywa. Nagrywa, to dobrze. Ile mamy czas? Minuta 20. Oho, czyżby mi przysychała? Nie. A skąd? Tu już delikatnie widzę, że tak znika. A tak wszędzie siedzi tłusto, tłusto i tłusto. Fajna. Lubię takie powłoki, które nie wymagają jakiejś specjalnej troski, czasu docierania i no, po prostu kładziesz, docierasz, zapominasz. Ok, minuta 49. Producent deklaruje minuta 2. Tego się trzymamy. Ojej, rewelacja. Naprawdę. Teraz to już w ogóle. Ale super. No zdecydowanie trzeba dać jej mniej. Wtedy będzie się lepiej docierać. Ok. Tak, super. Teraz się mi fajniej dociera. Odwracam, bo się uzupełniła. Mikrofibra też się szybko uzupełnia. Bez docisku, słuchaj. Kulistymi ruchami. Bajera. Naprawdę. Super. Kurczę. Rewelacja. Coś pięknego. Bardzo przyjemnie. Teraz tak różnica. Wow, panie. Oczywiście. Od razu przeskok. Ha. I śliskość i wszystko. Dobra. Lustereczko już możemy poprawić. Tak, jadę, bo jadę, słuchaj. Ale ja tu nie widzę, żebym gdziekolwiek coś zostawił. Spójrzmy. Perfekcyjnie. No dobra, to jeszcze dwa elementy, można powiedzieć, zostały i to wszystko. Ta mikrofibra. Nie trafiła. Oj, Boże, Boże. No i tak już nie będzie używana tutaj do... Bo to jest druga powłoka, którą nią docieram. Tak. Druga powłoka. I stwierdziłem, że po tej drugiej powłoce pójdzie już do wnętrza albo do zakamarków. Ta też już będzie widzieć drugi raz powłokę. No dobra, lecimy dalej. Teraz robimy sobie ten obszar. Już. Super wydajna, naprawdę. Tu. Latarka. Dokąd? Dotąd. Nie no, rewelacja. Tłuścioszek, naprawdę. Zobacz. Pyk. Jeszcze tu. No, jeszcze przeciągnę po długości tutaj, żeby nie było. Bajerka. Wszędzie. Start. A, wróć. Stop. Pyk. Ten telefon mnie w ogóle nie słucha. No zobacz, o. I jedziemy. Wszędzie jest. Jest. Tutaj tak widać, że troszeczkę mniej tu. Będzie się lepiej pewnie docierać. Tu już łapię taki troszeczkę tęczowy kolorek. Czyli jakby przysychała. Tu też zresztą. Taki tęczowy kolorek.
Okej. Rewelacja, wszędzie. No dobrze. No to co, jeszcze raz i na trening. I baty. Od koleżanki Kamili, która nie ma litości. Dzisiaj sponiewiera mi nogi, także jutro jadę do pracy i będę chodził, kurczę, jak... No nie powiem jak kaczor, no albo jak kaczka, bo... Powiedziałem to? No dobra. Okej, słuchaj, teraz tak. Co chciałem powiedzieć? Kurczę, nie wiem. Coś chciałem powiedzieć i wyleciało mi. No nieważne, dobra, to już pogadaliśmy. Ile mamy? 58 sekund, niecała minuta. Tutaj, gdzie było jej mniej, jeszcze siedzi. Jest taki sznyt. Sprawdzę, tak. Tłuścioch, słuchaj. Im mniej, można powiedzieć, tym lepiej. Zostaje ci taki film tej powłoki. Czuję, że dotarcie to będzie poezja. No fajno, fajno, fajno. Przyjemnie. Kręgosłup mnie oczywiście boli. Żona mi tutaj jeszcze biegała z aparatem. Auto ma, słuchaj, mnóstwo wtrąceń. Kurczę, nie wiem, gdzie to było lakierowane, ale żenada. Naprawdę żenada. Tragedia. Ktoś tam się dobija, ale kto? O, Dawid. Coś tam sprężarę kupuje. Messenger, przypomnienia o wodzie, rozszerzenia tam dotyczące YouTube. Jeptup. Straszna platforma. Minuta 52, słuchaj. Patrzymy. Przeciągał nie będę, nie ma sensu. Siedzi cały czas. Myślę, że nawet jakbym dał 3 minuty, też by było ok. 2 minuty minęło. Biorę mikrofibrę. Nie śpieszę się. Biorę latareczkę. I tu, tak, tu gdzie jej jest mniej, to jest jeszcze lepiej. Także rozprowadzamy, tak, kładziemy taki równiutki film powłoki i... Ale zajebiście, naprawdę. Super. Jedna strona. I powiem ci, że nie trzeba jakoś specjalnie, żeby kierunkowo ją zebrać, później docierać. Zero siły. Zobaczmy tutaj. Tu już nie ma. Tu też. Tu też nie ma. A tu? Tu jeszcze jest troszeczkę. No muszę ci powiedzieć, że trochę szkli. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie szkli. Oj, tak, tak, tak. Bardzo fajnie. Odwrócę sobie. I dwie mikrofibry na cały panel. Zobacz, widzisz? Jakby luksusowo. Bez wysiłku. Dobra, i teraz przelecę, czy wszędzie. Wszędzie, słuchaj. Słuchaj, czy uda mi się dzisiaj pokazać połysk? Wyjadę, ale jest zachmurzone. A powłoka ma stać 12 godzin w pomieszczeniu. Będzie stała, bo jutro żona jedzie na trening w okolicach godziny 9-10, a jak przyjadę z treningu o godzinie 19, położę powłokę, to tak gdzieś koło godziny 20, no to spokojnie, będzie stał 12 godzin. Żona jedzie na trening, jutro ma nie padać, co też mnie cieszy. Ale przesadziłem. Co też mnie cieszy i wieczorem jedzie na noc do pracy. No ale to już będzie auto garażowane, że tak powiem, z tą powłoką, więc luzik. No dobra, to zaczniemy gdzieś tu. No, gdzieś tu. I gdzieś tu. Robię X-a. Okej. Spójrz dokąd? Tu, dotąd. Dobra. No i tutaj jakbym miał światełko właśnie tak odwrócone do góry, te mazy widziałbym perfekcyjnie. A tak to się wspomaga latarką, też jest dobrze, też jest super. Naprawdę. Może nawet i lepiej, bo przynajmniej ty coś, kurczę, widzisz. No dobra, leży tu ścioszek. A teraz zrobimy taki myk. Pstryk. Pstryk. Ja. 3 minuty, słuchaj. Będziesz mnie słuchał. Będziesz zmuszony słuchać dziadzi przez 3 minuty. Ale o czym? No właśnie, o czym? Wiesz co zrobię? Pójdę sobie po rękawiczki. A, to jednak usłyszymy się za momencik. No co, mamy 2,55, tak jak widzisz. Jeżeli chodzi o powłokę, tłosto. No w garażu, wiesz, no nie jest jakoś super ciepło, okolice 20 stopni, a może i mniej.
Nie, będzie między 15 a 20 stopni. Zaraz, zresztą przy wypowiedzi ostatecznej, na koniec filmu, jak już będę siedział przed aparatem i ci marudził, spojrzę w Audi, jaka jest temperatura w garażu. No dobra, słuchaj, no co, no 3,25, 3,26, no to już powiedzmy przegiąłem. Zobaczymy, co teraz będzie. O, tu ją widzę elegancko. Nie, tam żaden problem. Naprawdę, zero problemu, nic, kompletnie jakiegoś oporu, wszystko przyjemnie, mięciutko, gładziutko, ja pierdzielę, rewelacja, naprawdę, coś pięknego, bez oporu, bez żadnych, widzi mi się, słuchaj, nawet przez chwilę nie odczułem, że powłoka stawia mi jakikolwiek opór, czy na przykład, że gdzieś mi zostaje jakaś chmurka, że gdzieś niedotarte, że coś nie zdążyłem. I dieta odporna. No, aż chcę się powiedzieć, że niektóre włoski są bardziej przykre w docieraniu niż ta powłoka. Znaczy większość włosków jest przykra w docieraniu w porównaniu do tej powłoki. Naprawdę. Od początku do końca mięciutko. Sprawdzę jeszcze, tu coś mi nie leży. Co tu jest grane? Nie, wszystko gra. Myślałem, światło się odbija. Sprawdzę sobie tak dla zasady, żeby nie było. Póki jeszcze powłoka się maksymalnie nie utwardziła. Jak to wygląda? Tu coś jest. Co tu się? O kurde. Słuchaj, tu nie dotarłem. Zobacz, ile czasu minęło. Skropliła się, zrobił się ten. Na tej pierwszej aplikacji siedziała, co wyjechałem troszeczkę dalej. Zobacz, i nie, widzisz, jak warto sprawdzić. Ty, słuchaj, ją dotarłem bez problemu. Znaczy, przez moment mi tak troszeczkę przyblokowało i już. Nie, no mega powłoka. Super. Kurde. Dlatego widzisz, warto latareczką jakąkolwiek przejechać i zobaczyć, czy gdzieś nie została jakaś smuga, niedotarcie lub zamotanie, tak jak z mojej strony, słuchaj. No dobra, 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 dobra. Wystarczy już tego dziadzia gadania, oglądania. Siadaj przed aparat. Oklej, aplikacja za nami. Słuchaj, co mam ci powiedzieć? No, widziałeś. W tym miejscu tutaj zapomniałem dotrzeć. Nie zauważyłem, o tak może. Nie zauważyłem, że nie dotarłem. Nie dojechałem tam lampeczką. Byłem pewien, że już jest igiełka. Zobacz, powrót za latarką. I tutaj siedziała, myślę, że jakieś 15 minut. Bez problemu. Już skropliła się i ta tęcza była taka wyraźna i machnąłem przez moment taki delikatny opór i poszło. Powłoka idiotoodporna. Bezinwazyjna. Tak naprawdę, jak ktoś coś z nią namiesza i mu nie pójdzie, to będę w szoku. Naprawdę, nie da się tego zepsuć. Chyba, że to jest przez to, że jest przeterminowana. To się okaże. Będę teraz badał. Będę badał trwałość. Chcę zobaczyć, na ile właśnie to, co deklarują producenci, że jak towar jest przeterminowany i nadaje się do aplikacji. Zobaczymy, co będzie tutaj. Auto dużo nie jeździ, wiadomo, jak jest. I dlatego z tego się bardzo cieszę, że powinna posiedzieć bardzo długo. Nie wiem, jaki okres trwałości tego produktu. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Raczej myślę, że niektóre osoby wiedzą, więc poproszę w komentarzach napisz, jaka jest przewidywalna trwałość tej powłoki. Z mojej strony, słuchaj, no chyba to wszystko. No co tu więcej gadać? No, gadać, marudzić i kombinować i udawać, że coś nowego wymyślę. No, koła na nowo nie wymyślę. Aplikacja banalna. Naprawdę. Aplikacja banalna. W sumie na początku dajesz w miarę dużo towaru, żeby nasączyć aplikator klasyka, a później naprawdę kilka kropelek i rozprowadzasz równy film. 2 minuty, 3 i docierasz. Tak jak włosk. Delikatnie, bez problemu. Nawet wygodniej niż włosk, bo cały czas jest płynnie i mięciutko. Zajebiście, naprawdę zajebiście. No dobrze, słuchaj. Jeżeli chodzi o połysk, postaram się wyjechać. Teraz nie ma sensu. Po co? Jak będzie druga aplikacja, więc zresztą nabiałem, co tu pokazywać. No fajnie jest, no powiem ci, jest super. No wyszkliło, dało połysku, nie da się ukryć, jest lepiej niż po korekcie. Uzupełniło te kilka procent czy kilkanaście tego połysku i na tym właśnie nam zależy. Dodatkowo prawdopodobnie zabezpieczy, podkreślam, tutaj jest przeterminowana, prawdopodobnie zabezpieczy mi lakier przed warunkami atmosferycznymi, czyli to, co leży na drodze, to, co pada z góry. Kropelki po pierwszym myciu.
Czyli na koniec filmu jako propozycja wrzucę kroplink. Z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jaki ja jestem zamot. Jakie cześć. Po godzinie 19 uzupełnię drugą porcję. Czy będę to pokazywał? Nie. Dlaczego? Bo będzie jeszcze łatwiej niż teraz na jałowy lakier. Będzie jeszcze płynniej i jeszcze wydajniej, więc nie ma sensu. I teraz już na pewno dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Także pamiętaj, będą dwie porcje w odstępie maksymalnym 4 godzin. Być już koniec. No i tak jak widziałeś, słuchaj, pokazałem, widziałaś. Na pół podzieliłem, słuchaj. No obłęd, no naprawdę obłęd, no coś niesamowitego. Bez problemu. Teraz to już w ogóle wydajność kosmos. Tak jak mówiłem, drugi raz to już będzie poezja, ale zauważyłem, że druga aplikacja zdecydowanie dodała szklistości. I tutaj bez dwóch zdań, i to od razu zauważyłem. Jakbym miał aplikować ten powłokę, to w dwóch warstwach. Wydajność to jest kosmos, więc kurczę, tutaj śmiało na takiego miniaka, to spokojnie taka buteleczka starcza na dwa razy, to bez problemu. Słuchaj, docieranie i znowu latarka uratowała mi dupsko, bo gdzieś tutaj nie zauważyłem. No biały lakier jest niewdzięczny. Bomba. Naprawdę jedna z przyjemniejszych powłok, jakich kurczę kładłem. Coś niesamowitego. No to co? Zapraszam do propozycji na koniec filmu. Zobacz kropelki. Czy to w ogóle siedzi, kurczę, przecież to jest przeterminowany towar. Hej!